Przeszedłem na rentę. Renta wiadomo jaka dzisiaj była, tam taka, aby tylko przeżyć. No to zacząłem myśleć o rzeźbiarstwie. No i zacząłem robić takie najpierw po pierwsze, takie nieduże. O, do połowy, tak głowy same. Zacząłem robić. To ich narobiłem tam nie pamiętam, ale około 30 sztuk. Tak zacząłem robić, rzeźbić, się uczyć od tego. No i później, już po tym tego zacząłem postacie całe robić, już na całej długości. I tam z całe tymi. No i zaczęło mi to coś nie, coś wychodzić. Trochę krytyki było ze strony dzieci, i trochę żony. No ale tam nie zwracam uwagi tak za bardzo. No bo rzeźbiacz ma swoje ten i robi swoje. tych rzeźb poszło sporo, bo i za granicę przeważnie unijne kraje. To kupowali tam i Grecja, i Hiszpania, no, tam, no dużo rzeczy, do, dużo do krajów poszło, nie? tych rzeźb rozmaitych. I tak siedzę i wymyślam teraz. No. Tu znowu za plecami stoi taki pilarz z, z kobietą, z drzewo nie? Już naszykowałem pracę do Domu Kultury Górnik, o, żeby tam Przekazać może też jakaś nagroda, chociaż nie lecia tam, bo już mam te swoje lata, to mnie tam nagrody tak nie, nie cieszą jak do ludzi po prostu. No, wyjść, pokazać, młodzież nie garnie się tak jak kiedyś. Następców mało jest, mało, chociaż w hejnówce parę osób jeszcze się trudni, ale, ale już coraz mniej. Także dobrze, że ten plener jeszcze powstał, ten z sztuki współczesnej, no to trochę może przygarnie tę młodzież. O. Może kilka osób takich w wieku średnim może się zainteresuje tą rzeźbą. No. Bo mnie to ona ci pociąga poważnie. Mnie to ja to dzień bez rzeźbienia to taki dzień stracony. No.